Cześć, z tej strony Tro.pl, a dziś kolejny update z prawy tykaszego 6ix9ine'a, która uwaga, uwaga, wczoraj już oficjalnie się rozpoczęła. Jednak pragnę przypomnieć, że w Ameryce panuje inna strefa czasowa, czas jest tam zawsze kilka godzin do tyłu w porównaniu do naszej polskiej strefy, więc dlatego też ten film nagrywam dopiero dzisiaj. No i muszę też tu wspomnieć o tym, że przecież jest to nie byle jaka rozprawa sądowa, no bo dotyczy ona dosyć dużej zorganizowanej grupy przestępczej pod szyldem gangu Night Ray, więc sama rozprawa potrwa na pewno parę dni. Dlatego standardowo przypominam wszystkim o subskrypcjach i dzwoneczkach na moim kanale, jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się stanie i co się w końcu okaże w sprawie Tekaszego 6ix9ine'a. No bo właśnie to jest ten czas, w którym wszystko się dzieje i w którym dużo się wyjaśni. No i też ten tydzień najprawdopodobniej będzie poświęcony tylko temu gościowi. Jego kwestia jest naprawdę ogromnie ciekawa i dzisiejszą porcję nowinek i informacji nawet nie wiem od czego tak naprawdę zacząć. No ale dobra, może tak. 6ix9ine to kapuś, 6ix9ine to szczur. To już wiemy i nie chodzi mi tu broń Boże o to, by się z gościa śmiać czy mu umniejszać, tylko takie są po prostu fakty. A co to oznacza? To, że jego życie zagrożone jest teraz jak nigdy wcześniej. A jak jesteście ze mną już od dawna i śledziliście wcześniejsze poczynania kucyka, to wiecie, że od zawsze było z tym już ciężko. Jednak teraz jest najciężej. No i wiadomo, w sądzie wszystkim zależy na jego zeznaniach. Rozumiecie? Co prawda na pewno mają już oni jakiś mniej więcej rozrys i opis wszystkich przestępstw i akcji gangu Night Ray, jednak wiele rzeczy im się nie łączy do kupy i właśnie po to jest 6ix9ine, by połączył on te wszystkie fakty i wątki. Wiecie, będzie mówił, ten zrobił to, ten zrobił tamto, ja tego nie zrobiłem, to zrobił on. Pokażę im różne wiadomości itp. itd. Rozumiecie? Dlatego też dostaliśmy niedawno informację o tym, że 6ix9ine od jakiegoś już czasu przebywał w specjalnym miejscu przeznaczonym dla kapusiów. Przybywał tam z wieloma innymi kapusiami i byli oni tam pod szczególną opieką. Co więcej, to dopiero w dniu dzisiejszym, czyli we wtorek, 6ix9ine stawić do sądu się ma, by robić tam swoje rzeczy. Jednak para tutaj pytanie, jak się ma tam stawić? Przecież gdyby był eskortowany tak po prostu jakimś pojazdem, to wielce prawdopodobne byłoby to, że jakieś samochody zastawią im drogę i będą próbowali dopaść tego kolorowego Meksykańca z wiadomo jakim oczekiwanym skutkiem. I tutaj doszła nas kolejna informacja, a mianowicie taka, że 6ix9ine zostanie przetransportowany do sądu za pomocą, uwaga, specjalnego tunelu dla kapusiów. I wcale sobie tutaj nie robię żartów, ponieważ istnieje taki specjalny podziemny tunel, o którym prawie nikt nie ma pojęcia i tym bardziej nikt nie wie, którędy on przebiega. No i właśnie ten tunel jest najbezpieczniejszą opcją transportu do sądu dla ludzi typu, do jakich obecnie zalicza się Tekaszy. Jednak pomyślcie tylko sobie, co teraz Daniel Hernandez musi odczuwać, bo póki co to sąd troszczy się o jego bezpieczeństwo, ponieważ jest im teraz potrzebny. A co będzie później? Prawda jest taka, że dziś 6ix9ine stanie przed wszystkimi na samym środku sali, wiecie, przed wszystkimi prawnikami, przed wysokim sądem, przed swoimi byłymi ziomkami, których właśnie będzie sypał, przed całą publicznością i będzie po kolei mówił, wskazywał palcem i śpiewał wszystko co wie, bo już po prostu tak będzie musiał robić, odwrotu już nie będzie. Nie, chyba w tym momencie nie chciałby być na jego miejscu. A wy teraz powiedzcie mi, a raczej napiszcie na dole, jaka przyszłość będzie czekała 6ix9ine'a po wyjściu z więzienia, które już za niedługo pewnie się ziści. W kuluarach mówi się o tym, że może to potrwać od paru miesięcy do max 5 lat, jednak raczej z tendencją tych mniejszych przedziałów czasowych. Przypominam tobie o subskrybowaniu mojego kanału obowiązkowo dzwoneczkiem, bo jakby jakieś info się tylko pojawiło, to od razu dam wam o tym znać. A ja już tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!